witam was bardzo serdecznie. Vincent z tej strony, jesteśmy ponownie w Guild Wars 2. Dla mnie ponownie, gdyż miałem, można powiedzieć, prawie półtora tygodniową przerwę. Odcinki, które oglądaliście, nagrałem jakiś czas temu. Ale powracamy do Guild Wars. Trzeba zakończyć to, co rozpocząłem. I teraz tak. W Guild Wars obecnie trwa Winter's Day, czyli wielki event związany z Toymerkerem, Tixem. Nawet mam tutaj po prawej stronie jakiś quest z tym związany, już jest piąty krok, ale standardowo nie będę się tym zajmował. Chcę się skupić jednak na nagrywaniu kolejnych odcinków, tym bardziej, że czekają nas teraz dosyć trudne wyzwania. Przede wszystkim, co mnie nieco smuci, zaczynam odczuwać braki poziomów doświadczenia. I mam nadzieję, że nie skończy się w taki sposób, iż będę musiał niestety, ale opuścić tą mapę i dolewelować się w jakiejś innej mapce. To by było bardzo głupie. Zaraz sobie również muszę przypomnieć klawisze. A, dobra, już wiem, bo mam wszystko zbindowane na myszce. Prawie każdy skill. Dobra, przede wszystkim tak, ta mapa, już patrzę, 50% mamy wykonane, oj, to jeszcze spora, a niestety ona kończy się aż na 55 poziomie i obawiam się, że to może być za dużo jak na moją postać, ale zobaczymy. Jeżeli mi się uda, to mi się uda, jeżeli nie, to będzie to po prostu no, lekki fail z mojej strony i mapkę tą dokończymy, kiedy zajmę się dwoma innymi całkowicie na wschodzie, które po prostu przeoczyłem. Tu jest jakiś prezent eventowy, nie będę go otwierał. O mój Boże. O Jesus. Co to jest? Jeszcze... No kurde, dobra. Trzeba uruchomić moje toporki. To są jakieś eventowe rzeczy. Nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia. Nie wczytywałem się, na czym polega ten Winter's Day. Tylko tyle, co pojawił się news na MMO Volcie. Nic więcej niestety nie wiem. No ale jak widać, Arena Net coś przygotowała. To się również chwali. Dobra, wykończmy ich. Sobie ściszę trochę muzykę w grze, bo czuję, że za głośno mówię. O, teraz powinno być dobrze. Dobra, no to jest ostatni skrit. Tak, jakieś rzeczy pozbieraliśmy. No i dobra, idziemy do waypointu, bo to jest najważniejsze. Ile jeszcze serduszek zostało? To Jezu, jeszcze 6 serduszek i obawiam się, że nie wszystkie mi się uda zrobić. Niestety, ale w Guild Wars różnica 5 poziomów to jest zabójstwo całkowite. Tu jest 51 i 50. Te ewentualnie będę w stanie zrobić, ale może skupmy się najpierw też na zaznaczaniu punktów orientacyjnych. Tu jest jeden, on jest w górze prawdopodobnie jakiejś. Dobra, to może pójdźmy wykonać jedno serducho, które znajduje się tutaj w pobliżu na na południu. Coś w ogóle się dźwięk strasznie przycina. Nie wiem dlaczego, ale jak uruchamiam to combo, to tak jakby, nie wiem, gra nie nadążała nad odtworzeniem odpowiedniego pliku z udźwiękowieniem tej umiejętności. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś dużo poważniejszy problem. A więc tak, pająki na poziomie 50. Z tym sobie jeszcze dam radę, chociaż jak widzicie, no nie jest to takie szybkie zabijanie, do jakiego przywykłem w ostatnich odcinkach. Jest to jednak troszkę wolniej. Cóż my tutaj mamy zrobić? Przede wszystkim, ja bym chciał to schować. Tam mi coś nabija, bo słyszałem. Ale czemu tego eventu nie mam zaznaczonego? Albo jeszcze po prostu nie jestem. A, dobra, wiem co nabiło. Głupi jestem, dobra. Pomyliłem całkowicie. To mi nabiło tylko i wyłącznie rzeczy związane z daily eventem. Znaczy z daily questami, które trzeba zrobić, czyli wybić odpowiednią ilość mobów. No cóż, niedobrze, niedobrze. Jednak będę mordował wszystko. Bonusowego doświadczenia dostaję więcej niż zwykłego. To jest ciekawa sprawa. Teraz bym musiał odbić... Tak, muszę odbić tu na skróty. Pójdziemy. I zobaczymy,
jakie zadania będę miał przy serduchach. O, widzę. Kill Orians, Chop Down, Corrupted Trees i Protect. Dobra. Wydaje się, że są to dosyć proste rzeczy. Na 50 poziom powinno się to jeszcze udać zrobić. Jak widzicie, jest na czerwono zaznaczone, czyli to nam mówi jasno i wyraźnie, że mam za mały poziom. Tu są jakieś artefakty skrytów. Gdzie jest to serduch ogólnie? A, jeszcze kawałek drogi. Odbijmy w takim razie do tego lasu. To jest chyba las, nawet nie wiem co to jest. Tu są jakieś skryte artefakty Scallions. Przede wszystkim tu jest punkt orientacyjny. O, to jest najważniejsze. Jeszcze 8 nam zostało. O kurde, to będzie wyzwanie, żeby tą mapę zrobić, przyznam szczerze. Kill Orians. Co to są ci? Ojeju, Orians Corrupted this. A, to jest coś takiego. Co to jest? Wygląda jak paszcza ryby wystająca z ziemi. No dobra, wybijemy to. W takim razie i to nam... Mamy 5 takich zabić. Trafiliśmy po prostu na jakiś meta-evencik. Ale jednocześnie to nam... To nam nabija... O kurde, jeszcze ci lecą. O mój Boże. Dobra, teraz będzie trzeba się streścić, żeby ich wszystkich wybić. Ale ich tu jest. Ale czy mi ich zalicza do tego? Ale kurde, skopałem teraz. Ojej, chyba poleknę. To był błąd z mojej strony. Nieprzemyślany totalnie. Ale zlamiłem. Ależ oni biorą. Tak, zginę. Kurde. Miało być tak cudownie i pięknie. Tak, ale chociaż tego... O, właśnie. Teraz bym musiał... Teraz się uleczę. F4 nie przyjdzie misiek. Misiek jest jednak nieco lepszy. No i... Oni się jednak zaliczają mi do eventu. Także teraz porobimy trochę kitingu, like a boss. Jezu, jeszcze 3 sekundy. Dobra, udało się. Uff. Ja pierniczę. Jest tu ciężko, naprawdę. Misiek, jak ty sobie radzisz? Chyba lepiej tankujesz. Tam jest jeszcze Risen Brood. Dobra. W takim razie najpierw go zabijemy. A dopiero później zajmiemy się tą kapustą wystającą z ziemi. No, z jednej strony takie nowe wyzwania to jest coś, co sprawia, że mi się osobiście chce bawić w grę MMO. Lubię, jak jest trudno. Ale też bez przesady. Jeżeli coś jest irytujące, to w tym momencie odpada. Dobra, to zabijemy. Będzie drugi. Ciekawe, czy po zabiciu tego nie spawnują się jakieś syfy. Ale nic takiego nie widzę. Tu jest po prostu Risen Plague Carrier. Dobra, on zejdzie raczej szybko. Tak, i oni się zaliczają do tego serducha. O mój Boże, ile ich tu jest. Jeju. Dobra, najpierw polecimy ich. Przemielimy ich łukiem. Teraz przełączymy się na toporek, na quickenerze. Jeszcze się dopalimy lekko, żeby obrażenia przejmował pet. I myślę, że będzie dobrze. O, ja pierdzielę, ale oni biją. Nie, o kurde. Tutaj trzeba ostro kajtować, niestety. Bez tego to marne szanse, żeby cokolwiek zrobić. Ja pewnie, czy teraz jakoś gorzej mi idzie niż wtedy. Zaraz chyba znowu padnę. Chociaż nie, już chyba będzie dobrze. Uleczę się, zdążę. Tak. Zdążę się uleczyć. Risen Thrall przyszedł. Kurde, ale masakra tutaj jest. To jest jedno serducho. Będzie wykonane. Najbardziej obawiam się, jeżeli trafię na serce na poziomie gdzieś 53, 4, a 5 to już chyba mogę zapomnieć wtedy, żeby w ogóle zrobić. Dobra, to serducho zrobione. W takim razie ja bym chciał wyjść z tej pieczary. Tu jest jeszcze jedno serducho. No i niestety muszę tam pójść. Muszę się przedrzeć przez te zastępy wrogów. Mój Boże, ile ich tu jest. 51 już. Oj, zobaczcie. Ajajajaj. O ile mniej obrażeń zadaje. No i przede wszystkim
te osoby mnie strasznie piorą. O kurde, nie, żeby tylko ta trójka do mnie nie przyszła, bo będzie wtedy bardzo źle. Dobra, Risen Ralph ten raczej zginie. No a my idziemy dalej zobaczyć, aktywować jeszcze jedno serducho. Ono już będzie na 51 poziom. I cóż my tu mamy zrobić? Jest tutaj Crusader Patrick. Co ty od nas byś chciał? A, z dredżami, equipment, znowu Kill Orians i tak dalej, czyli musimy wejść do tej jaskini. Czy za wskrzeszenie coś dostaniemy? O, jest jakiś inny gracz. Z drugiej strony Winter's Day może działać na moją korzyść. Z tego co widzę, są po całym świecie porozsiewane najróżniejsze prezenty. I gracze być może, jeżeli im się chce, szukają takich rzeczy. I może jakaś... O kurde... Może jakaś zbłąkana owieczka przyjdzie i akurat będzie takim zajęciem się zajmować, jednocześnie mi pomagając ubijać mobów. Ja widzę, że zrobiłem błąd, bo ten mobek ma stuna. Dobra. Walczymy w takim razie dalej. Ile dosyć szybko pasek się nabija, także nie powinno być aż takiego koszmaru. Co ja jeszcze muszę robić? Na pewno ich mordować. A, jeszcze sprzęt ich znaleźć. Nie wiem, czy go będę musiał gdzieś dostarczyć, czy wystarczy go wziąć. Zaraz zobaczymy. Jeszcze mi się taki sprzęt nie trafił. O, ta inventory full. A, tu jest w ogóle jakiś spawn point. Ze szczurem walczy? O Boże, jakie to jest głupie. Zmarnowałem cały cooldown. Dredge mine. A, orzesz ty, kurde, to był błąd. A, wziąłem ich zabawki, ale one jakoś takie strasznie szajsowate. Dobra, poużywam tyle, ile można. No, wiedziałem, że interrupt... Nie chcę. Ja chcę wrócić do swojego łuku, jest znacznie lepszy. Przede wszystkim się do niego przyzwyczaiłem. Kurde, ten drugi gościu niewiele w sumie pomaga. Bardziej czeka, aż ja porozwalam, a on ma 53 poziom, także jest 4 poziomy przede mną. Ależ tu jest szybki respawn. Mój Boże. Tu jest ogólnie nawet, z tyłu, z tego co widzę, punkt widokowy. Ja do jakiegoś molrat wszedłem. Masakra, ale jak tak to będzie wyglądało, to ja marnie siebie widzę, aby... O kurde, jakie rzeczy lecą, ale nie będę tego podnosił. Nie dam rady. Dobra, generator trzeba zniszczyć. Ty niż gościu generator, a ja się zajmę Risen Brutem. Tu jest mina. Z miny pewnie wyjdzie mobek. Tak jest. Risen Krait Nimros. Ale fajnie wygląda. No to jest plus, że w tych lokacjach rzeczywiście dalszych zaczynają się pojawiać coraz ciekawiej zaprojektowane moby. Nie są to już takie rzeczy, jakie mieliśmy na początku naszej przygody, jakieś wilki, niewilki, czy inne paskudstwa, które no generalnie są takie dosyć oklepane. Tu już zaczyna być spora różnorodność. Zresztą Guild Wars 2 no, nie jest zbyt sztampowym MMO pod tym kątem, jednak stara się mieć swój unikatowy styl i całkiem to im wychodzi. Dobra, ja widzę, że my i tak w dobrym kierunku idziemy, gdyż prawdopodobnie tędy dojdziemy do punktu widokowego. Tak mi się przynajmniej wydaje, tylko jednak czeka nas jeszcze trochę rzeczy do ubicia, a z tego co widzę, to te Dredge Storm generatory działają źle również na przeciwników. Kompan z przymusu zdobył poziom doświadczenia. Thank you.
Coś tam się mnie pyta o jakiś poi, ale ja tu bym chciał do punktu widokowego dojść generalnie. To mnie bardziej interesuje. Chociaż dobra, bo już jak tu jesteśmy... Ja to nie tu, to nie tu, to nie tu. Źle poszedłem i on doskonale o tym wie. Trzeba iść w tym kierunku. O właśnie. Ależ mi przyfasolił. Kurde. Że też zawsze muszę skopać to combo, które wystarczy musnąć inny klawisz odpowiedzialny za inną umiejętność i w tym momencie jest wszystko skopane. Nie wiem, gdzie się podział ten Suri. Czyżby on zginął? O, w dupę. Ale oni biją. Dobra, 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 spadaj. Ja pierniczę. O mój Boże. Dobra, dobra, pad, pad, pad. Teraz od tego uciec. Ja pierniczę, co to jest? Ale to był hardcore. Inwentory full, nie będę tego zbierał. Dobra, jednak będę chciał iść dalej, bo tu jest punkt orientacyjny. Chyba tutaj na dole będzie. Tak mi się coś wydaje. Tak, mam zaznaczony. No ale jest tu również punkt widokowy, do którego chyba jakoś tamtędy się idzie. Zaraz zobaczę, czy ja go stąd będę gdzieś widział. Chciałbym, żeby tam się jakąś górą dochodziło, bo wtedy mógłbym... On jest gdzieś tam. Dobra, powiedzmy, że ja pójdę tędy. O, ja pierdzielę, ja pierdzielę. O, i ten punkt widokowy jest tam. Fucking shit, on jakoś tam doszedł. Ale jak? Kurde. No nic, chwila zastanowienia. Jak on tam wlazł? A więc dojście chyba nie będzie takie trudne, chociaż chyba jednak będzie. Oj, jeszcze się ci zablokowałem. Okej, dobra. Dojście nie będzie jednak takie straszne do tego punktu widokowego. No i cóż, zobaczmy sobie, jak ta jaskinia wygląda. Ciekawy jestem, czy coś jest tutaj dalej do zwiedzania w tej jaskini, bo szczerze mówiąc, no nie uśmiecha mi się, aby tutaj wrócić, kiedy okaże się, że brakuje mi jakiegoś punktu orientacyjnego, czy coś ten deseń. Dlatego będę musiał się chyba wspomóc na chwilkę mapką googlowską. Ale nie, tutaj już nic nie może być. Tak jest, tu już na pewno nic nie będzie. Także w takim razie... W takim razie 52, 53 serducho, masakra. Dobra, teleportujmy się do tego waypointu i ja z tego co pamiętam biegłem wschodnią częścią mapy i ten waypoint prawdopodobnie jest tylko i wyłącznie możliwy, można się do niego dostać poprzez tą rzekę, która tutaj płynie. Ja postaram się to zrobić tak dosyć szybkim tempie, czyli włączę speed i po prostu na hardcora przebiegnę. Mam nadzieję, że przy tym nie stracę życia, bo mobów jest tutaj sporo, dodatkowe wszystkie one mają wyższy poziom doświadczenia od mojego. Także to może być misja samobójcza, no ale waypoint trzeba zaznaczyć i innego wyjścia nie ma. No mają 50 poziom, mi się co prawda udało wbić jeden poziom doświadczenia, ale raczej nie ma szans, żebym zdobył jeszcze 5 poziomów, które sprawiłyby, że lokacje końcowe w owej mapie, a przede wszystkim moby, które się tam znajdują, byłyby na moim poziomie doświadczenia. Jest to niewykonalne. Tutaj mamy za to jakiś statek rozbity. Co to jest? Czy coś mi... O Boże, moby mnie gonią. Tu jest waypoint. Tak, tak, jest tutaj waypoint i wydaje mi się, że jest tutaj jeszcze dużo więcej rzeczy. Veteran Grab tutaj jest. Wydaje mi się, że ten... O Boże. Dobra, ja muszę tutaj trochę powalczyć jednak. Mi się wydaje, że tu jest jeszcze skill challenge.
że nie jest on na górze, tylko tu. Jeszcze to sprawdzę. I z tego co widzę, ja chyba na dłuższą chwilę przerzucę się na toporki. Zadają one spore jednak obrażenia. Przede wszystkim bardzo dużo dot mogę nałożyć. A doty to ja mam mocne. Dobra. Skill challenge jest gdzieś... Tak, jest tutaj skill challenge, czyli dobrze mówiłem. To jeszcze podpłyniemy River Drake Broodmother i obawiam się, że będę musiał... O, już wiem co będę musiał robić. O, w mordę. Dobra, najpierw hatchlingi trzeba zniszczyć. Jezu. O Jezu, to było bardzo złe podejście. Za dużo tego wszystkiego tutaj, chyba się nie uda. Ajajaj, szkoda, jeszcze dwa River Drake'i przyszły. O Boże, kolejne. Co tu się dzieje? Dobra, przełączę się na Misiola. Bo tutaj jest bardzo hardkorowo. Kurde, jak to wszystko zabije, to będzie naprawdę sukces. Dobra, piranie, świetnie ich żrą. No i chyba, może się uda, ale nie wiem, nie chcę zapeszać, dlatego na razie jak tego River Drake'a pokonam i zostało mi tylko już Broodmother. Tak, chyba się na szczęście uda. To jest też fakt, że wbiłem poziom doświadczenia. Sądzę, że gdybym miał 49, nie byłoby mi tutaj tak łatwo przeżyć. No obecnie poszło dosyć całkiem nieźle. Jednak ta skalowalność poziomów w Guild Wars 2 jest dosyć duża. Co dziwne, bo przecież Ardanet reklamowała, że poziomy doświadczenia w Guild Wars 2 będą odgrywały, a przede wszystkim sprzęt naprawdę niezbyt duże znaczenie. No, okazuje się, że jest inaczej. Z jednej strony jest to dobre rozwiązanie, z drugiej nie. Myślę, że nie ma sensu się teraz na ten temat roztrząsać. Najważniejsze jest, żeby zaliczyć ten skill challenge, bo to sprawi, że... Tak, skill challenge 4 z 6. To sprawi, że ja mogę stąd wyjść, bo tu już nic więcej nie ma. Czyli teleportuję się do tego waypointu, w którym już byłem i tak patrzę na czas. I to będzie miejsce, w którym zakończymy ten odcinek. 66% mapy wbite. Jeszcze jest sporo do zrobienia. Mapa się ciągnie aż dotąd. Także no teraz będę wkraczał na w te rejony, gdzie o 54 poziom serducho, no w których mogą być trudniejsze moby. Tak patrzę jeszcze, bo jedno serducho mi umknęło. Tu jest 53, 52, 54, a mi zostały 4 serducha do ukończenia. No nic, ja poszukam, gdzie ono jest i zobaczę. Może będzie serduszko jednak na nieco niższy poziom doświadczenia, bo wszystkie waypointy i ski challenge powinienem dać radę. Ale o tym przekonacie się w następnym odcinku z Guild Wars 2. Nie mówię już, że jutro, gdyż powiem wam, no zbliżają się święta i może być różnie. To jest ostatni weekend przed Wigilią, jednak trzeba się zająć sprawami rodzinnymi. Gdybyśmy się już nie usłyszeli, ja wam życzę wesołych świąt, aby Gwiazdor przyniósł wam bogate prezenty, a przede wszystkim, aby to były gry MMO, te najlepsze, albo jakieś bonusy. No i też, wiadomo, jest to wolny czas od szkoły, chce się posiedzieć przed komputerem, wykorzystać to na ekspienie i tak dalej, ale zapamiętajcie, że rodzina też jest ważna, warto jednak czasami się oderwać, nawet na cały dzień od komputera, spędzić te święta nieco inaczej niż tak jak spędzacie zwykłe dni, czyli komputer, MMO i te inne sprawy, o których nie chcę nawet mówić, bo każdy przecież lubi robić inne rzeczy. Niemniej jednak, jeszcze raz, życzę wam wesołych świąt i do usłyszenia albo przed świętami jeszcze, wtedy już nie będę drugi raz składał życzeń, albo już po świętach, także trzymajcie się i cześć.